Dajcie, kochani. Artur poprosił mnie, żebym powiedział coś o służbie, tak? O służbie. Służba. Nie wiem, co to jest służba. Nie wiem, co to jest służba. I czy w ogóle to jest służba, co robię. Po prostu jestem. Po prostu jestem. Kiedy oddałem życie Jezusowi, tak od tamtej pory, nigdy z ust Boga nie usłyszałem, co robisz. Jak możesz. Tak nie wypada. Od tamtej pory cały czas jestem. Cały czas jestem. Pamiętam dzień, w którym jechałem z Arturem do Lublina. I w normalnej rozmowie w samochodzie Artur mnie pyta, Norbert, gdyby była potrzeba, ja mówię tak. Powiedział do mnie, jeszcze nie skończyłem. Słowo mówi, że znane nam są myśli. Ja powiedziałem, że tak i jestem. Kiedy moi pastorzy mówią o czymś, to ja w tym jestem. I to tak naprawdę nie, żebym za tym biegał. Ja po prostu mam w sobie ducha, który impulsem mnie napędza. I znajduję się w miejscu, w którym jest potrzeba, żebym był. Nie mam parcia, żeby kłaść rąk na ludzi, ale kiedy trzeba, to na nich kładę. Nie mam parcia ich notorycznie uwalniać, uzdrawiać. Kiedy jest potrzeba, to robię. Jestem praktykiem. Jestem częścią gdzieś tam z tyłu tego kościoła. Służby Chrystusa, który 2000 lat temu przyszedł na tą ziemię. I po prostu jestem. Nic poza tym. Wiem, skąd posiadam rzeczy. Wiem, gdzie mają zmierzać. Wiem, gdzie się mają znajdować. Był moment, w którym, kiedy przynosiłem dziesięcinę, Artur się mnie zapytał, czy coś ci jeszcze potrzeba. Powiedziałem, jak będę miał żonę, to sobie jeszcze na randkę zostawię. Niewiele mi potrzeba. Wszystko, co mam, mam Chrystusa. I wszystko, co posiadam, mam w Nim. I to mnie tak naprawdę napędza. Był czas, w którym robiłem rzeczy i chciałem zasłużyć. To był bardzo krótki czas. Bardzo miałem parcie wtedy, żeby coś zrobić u moich pastorów w domu. I za żadnym razem mi się nie udało. Wręcz jak Tadziu robił szafę, byłem wściekły. Byłem zły, musiałem to przegryźć, bo miałem być w tym fragmencie, ale się nie zmieściłem. Drzwi były za wąskie. Dlaczego były za wąskie? Dlatego, że próbowałem zasłużyć. Amen. Zrozumiałem to, kiedy nie mając prawa jazdy, jeszcze, bo byłem w trakcie zdawania, jeździłem ponad 10 lat bez prawa jazdy. I uważałem, wychodziłem z założenia, że jeśli nie będę miał prawa jazdy, to nie mają co zabrać. A mogę jeździć jak chcę. Jeździłem tak przez 3 lata. Uważam, że to najdroższe prawo jazdy, które zdałem, bo z mandatami wyszło ponad 5 tysięcy. Kiedy Agata nie dawała za wygraną i mówi, uczysz się, ja wiedziałem, czym są słowa, czym są zadawane pytania. Mówiłem, uczę się, ale żeby nie kłamać, nie być gołosłownym, to otwierałem w domu przed spotkaniem poniedziałkowym książkę, czytałem dwie linijki, przyjeżdżam na spotkanie, uczysz się, uczę się, czytasz, czytam. Nie było kłamstwa, ale manipulacja z premedytacją. Pastor na mnie kładł ręce, nakazywał mojemu umysłowi przyjmować rzeczy z tej książki. Ja byłem dalej i tak w tym uparty. Do momentu, w którym policjant nie podszedł, wlepiając mi kolejny mandat. Mówi, weź się za książkę. Wróciłem do domu, do dzisiejszego dnia. Nie znam przepisów ruchu drogowego. Jeżdżę samochodem, jeżdżę bardzo dobrze. Jeżdżę przez wiarę. Ale kwestia jest tego, że w tamtym momencie, kiedy nie miałem prawa jazdy, poproszono mnie, żebym zawiózł ich na lotnisko. Więcej, jeszcze ich samochodem. I dopiero tam na lotnisku, kiedy wysiedli, to zrozumiałem, że ja nie muszę zasługiwać. Amen.
i byłem wolny, ale już nie mogłem zadzwonić im tego powiedzieć, bo lecieli do gdzieś tam na Anglię. Co jest tak naprawdę? Jestem częścią domu Ojca. I czy będę stał tu, czy będę u nich w domu, czy będę u Ciebie w domu, czy u Ciebie, czy u Ciebie, czy u Ciebie. Tak samo będę się czuł, jak w domu Ojca. Kiedy jadę gdzieś do kościoła, innej denominacji, też czuję się jak w domu. Kiedy pojechaliśmy do Lublina, przestawiłem stołki i wstawiłem kamerę. Panie, które tam siedziały zapewne od lat, bardzo było niewygodnie, bo 3 stołki zwinięte zostały. Jestem w domu Ojca, czuję się. Jestem. Dlatego nie wiem, czy to służba. To tak, jakbym we własnym domu wyrzucał śmieci i nazywał to służbą. To są śmieci, które wyrzucam, bo inaczej bym je zasypał. Są rzeczy, które trzeba wykonać i nie trzeba wykonywać. Ale tworzymy jedność. Jesteśmy częścią, którą dzisiaj napędzają nasi pastorzy. Ale każdy ma swój dział. To nie ma tak, że komuś mniej, komuś więcej. Ja przestałem się starać. Ja dzisiaj się nie staram. Kiedy był czas, kiedy stanąłem za kamerą na grupie domowej ukochanych braci, których dzisiaj z nami nie ma. Może wrócą, zawrócą. Jak Agata mnie zapytała, nagrywasz? Ja mówię, żeby mi tak nie zostało do końca życia. Kiedy Artur zaczął mówić, mało się nie udusiłem tymi słowami. Od razu musiałem przerwać i powiedzieć, Agacie, choćby do ostatniego dnia będę stał za tą kamerą i nagrywał. Dlaczego? Zrozumiałem, że to, co jest nagrywane, trafia do tysięcy ludzi. I moim obowiązkiem jest wyłapać najważniejszą chwilę, najważniejszy moment, żeby te namaszczenie zostało przekazane przez ujęcia. Nie mam jakichś manualnych zdolności, bo nawet szkoły nie mam zrobionej. Jeszcze teraz sobie sfotografowałem, żeby Biblii nie taszczyć za sobą. Pism, więc sfotografowałem sobie, co mam przeczytać z Biblii, ale stwierdziłem, nie będę się przygotowywał. Po prostu jestem. Jestem w tym miejscu i jest mi w tym dobrze. Amen. 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 Słuchajcie, wiecie, dlaczego ja poprosiłem Norberta? Bo istnieją takie dwie rzeczy właśnie, o których on tutaj powiedział. Ludzie, szukając swojego miejsca w Królestwie, zżymają się na tym, jakie mają dary, jakie jest ich powołanie. My o tym uczymy i uczymy ludzi rozpoznawać swoje powołanie. Tylko że swoje powołanie człowiek zaczyna rozpoznawać tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy podejmie decyzję, że jest częścią. Rozumiecie? Kiedy Izajasz spotyka się z Bogiem, to Bóg mówi, kogo pośle. Wiecie, że to jest w ogóle pytanie, to podchwytliwe pytanie było. Co to za dyskusja jest w ogóle? Bóg, tak? I Izajasz. Kogo pośle? Tak? Tak jakby Bogiem nie był. Bez przesady. A mówi, ale co mówi Izajasz? Poślij mnie. Tak? Że się nadaje do czegoś. No nie nadaje się ten Izajasz. Ale mówi, poślij mnie. On wie, że jest częścią. Podobna sytuacja z Ezechielem. Tak? Trzeba odnaleźć siebie jako część królestwa. Kiedy jesteś we wspólnocie, trzeba odnaleźć siebie jako część wspólnoty. I koniec. I dopiero z tego miejsca zaczniesz rozumieć, tak, co ty masz dalej robić. Najpierw powiedz sam do siebie, Boże, jestem w tym. A potem będziesz dalej szedł i się rozwijał.